Dzień dobry. Dzień dobry, panie prezydencie. Mamy kilka pytań na temat czytania. Proszę bardzo. Możemy zaczynać? Proszę. Czas start. Trzy miejsca, w których najlepiej się czyta. Dom, wczasy i środki lokomocji, takie jak pociąg czy samolot. Ostatnio przeczytana książka to? Ostatnio przeczytana książka kapitan Tadeusza Wrony. Do książki. Kawa czy herbata? Rano kawa, po południu herbata owocowa. Ulubiony autor? Ulubiony autor to Karol Bunsz, myślę, jeszcze z dzieciństwa i pewnie kilka książek jego przeczytałem. Biblioteka czy księgarnia? Zdecydowanie biblioteka własna. Audiobook, czytnik czy książka drukowana? Książka drukowana, jestem tradycjonalistą. Ulubiona książka z dzieciństwa? To, tak jak powiedziałem, Karola Bunsza i taki tryptyk, trzy książki, Wawelskie Wzgórza, Wywołańcy i Przełom. Zaginane rogi czy zakładka? Z przykrością muszę powiedzieć, że jak nie mam zakładki, to zaginą róg. Czy zdarzyło Ci się kupić książkę ze względu na okładkę? Zdarzyło się. Najzabawniejsza lub najsmutniejsza książka, jaką przeczytałeś? Książka, którą mam w ręku, prezentowa Karolina Kaczorowska, jest książka smutna, ale dużo mówiąca o życiu i o pani prezydentowej. Jaki rodzaj książek czytasz najchętniej? Najchętniej historyczne i przygodowe. Co sprawia Ci radość podczas czytania? Szczególnie ta wyobraźnia, która się uruchamia i to, że człowiek przenosi się do zupełnie innego świata. Co robisz w wolnym czasie? W wolnym czasie głównie sport, ale też dobra książka. Dlaczego warto czytać? Warto czytać, bo człowiek się rozwija, bo poznaje nowy świat, bo przede wszystkim wzbogaca swoje słownictwo. Czytanie rządzi.